Annę Tereszką. Witam również radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Nieobecna jest radna Janina Kostyk. 14 radnych jest obecnych, więc rozumiem, myślę, że dotrze. W każdym razie kworum dzisiejszej sesji jest i uchwały, które będą podejmowane, będą prawomocne. Witam również obsługę Rady i obsługę nagłośnienia i multimedialną. Witam również na sesji panią wójt Martę Kamińską. Dzień dobry, witam państwa, przepraszam, troszkę spóźniłam. I panią radną już dołączyła. Mamy już cały skład Rady obecny na dzisiejszej sesji. Sekretarza powołuje wiceprzewodniczącego Grzegorza Całucha i powierzę odliczanie głosu. Zanim do tego dojdzie, bardzo proszę radnych, żebyście się państwo opowiedzieli za sposobem głosowania w związku z tym, że warunki techniczne uniemożliwiają nam głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Proponuję wobec tego głosowanie imienne. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Bardzo proszę. Państwo radni. Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Całów. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Wiesława Podkodujas. Jestem za. Krzysztof Kurdowski, Janina Kostyk, Agnieszka Puczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szkajtyk i Justyna Wiaterek. Wobec tego jednogłośnie stwierdzam, że wszelkie głosowanie będzie się odbywało w ten właśnie sposób, czyli w postaci głosowania imiennego. Kto z państwa radnych, przechodzę do punktu 4, ma uwagi do protokołu 41 sesji Rady Gminy? Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie, przechodzę do głosowania, opiniowania tego, kto jest za przyjęciem w tej formie protokołu, kto przeciw, kto się wstrzymał. Państwo radni, bardzo proszę o głos. Wiesław Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuk, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Podkodujas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szlajdyk, Justyna Wiaterek. 14 głosami został przyjęty protokół przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję za jego sporządzenie. Przechodzę do punktu 5. To jest przedstawienie porządku obrad sesji. Wnioski o zmianę tego porządku. Jak państwo doskonale wiadomo, ponieważ było to przedmiotem również posiedzenia komisji, która to się odbywała dwa dni temu, we wtorek 26 października o godzinie 15:30. Była już mowa o tym, że pani wójt wystąpi z wnioskiem i zapoznam państwa z tym wnioskiem, a państwo radni wypowiecie się, czy za przyjęciem lub nie tego wniosku. Wnioskuję o wycofanie z porządku obrad 42. sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 28 października punktu 17 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. Nieodpłatne przejęcie nieruchomości. Pierwszym projektu uchwały jako czynności projektu uchwały,
uchwały jest czynnością zwykłego zarządu, nie wymagającą stosowania zapisów uchwały nr 15/119/2015, paragraf 3 Rady Gminy Badziany z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, ponieważ przy przedmiotowej sytuacji następuje przysporzenie majątku gminy. W przypadku nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wystarczającym aktem jest zarządzenie wójta i tu jest podpis pani wójt Marty Kamińskiej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Czołów, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Poczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Poczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, Justyna Wiaterek. 15 radnych jest za przyjęciem tego punktu, zdjęciem tego punktu z dzisiejszej sesji, a ja przystępuję do realizacji porządku po usunięciu tego punktu. Przypomnę, że Państwo radni otrzymali się ten porządek na tydzień przed naszą sesją wraz z materiałami sesyjnymi. Przechodzę do punktu 6. Informacja wójta gminy o realizacji podjętych uchwał Rady Gminy i działaniach między sesjami. Oddaję głos pani wójt. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 30 września 2021 roku odbyła się 41. sesja Rady Gminy Warciany, na której zostały podjęte następujące uchwały. Uchwała nr 41/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą Warciana. Uchwała nr 41/268/2021 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku dąb szypułkowy w ilości 5 sztuk zlokalizowanych na terenie gminy Warciany i uchwała nr 41/269/2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. W okresie międzysesyjnym podjęte zostały następujące zarządzenia. Zarządzenie nr 80 z 30 września w sprawie podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego budżetu gminy Warciany w 2021 roku. Zarządzenie nr 81 z 30 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Zarządzenie nr 82 z 7 października w sprawie zmian w budżecie gminy Warciany na 2021 rok. I zarządzenie nr 83 z 15 października w sprawie też zmian w budżecie gminy Warciany na 2021 rok. Jeszcze przypomnę krótko o stanie realizacji inwestycji. Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsichi. Jest to działka nr 64 wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej. Tutaj nadal trwa rozliczanie projektu. Przypomnę, że dofinansowanie pochodziło ze środków RPO. Zakończyliśmy realizację zadania pod nazwą przebudowa sali sportowej zespołu szkół Warcianek wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów gminy Warciany. Dofinansowanie też pochodziło ze środków RPO. Obecnie trwa rozliczanie projektu. W ramach naboru do Funduszu Dróg Samorządowych złożyliśmy wniosek na przebudowę drogi Skierki Staniszewo. Tam zakończono roboty budowlane, trwa rozliczanie zadania. Wniosek na przebudowę drogi w Łomajnach, tam też zostały zakończone roboty budowlane i trwa rozliczanie zadania. W ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych złożyliśmy wniosek na przebudowę drogi wewnętrznej miejscowości Maciejki. Tu została podpisana umowa z wykonawcą. Trwa w tej chwili opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ w przetargu było ogłoszone, że jest to w ramach opcji za projekt Wielki Zbudów. Przypomnę tylko, że kwota dotacji jest to kwota w wysokości 477 308,64 zł. W ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skandawa i Klączkowo. Otrzymaliśmy tutaj 3 miliony. Obecnie przygotowujemy dokumentację. W ramach drugiego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy wniosek na dofinansowanie udziału własnego gminy na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki. Tu otrzymaliśmy dofinansowanie.
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 235 tysięcy. Wniosek na przebudowę ulic Barcianek, drugi i trzeci etap. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 380 000. W ramach naboru wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały BGR-y, złożyliśmy wniosek na przebudowę drogi wewnętrznej Zbierki Moruny. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł. Drugi wniosek, który otrzymał finansowanie, jest to budowa chodników i dojazdów na osiedlu mieszkaniowym w Łątajnach. Przypomnę, kwotę 800 tysięcy złotych. W tej chwili, jeżeli chodzi o budowę chodników i dojazdów, właśnie zakończyliśmy projektowanie. Złożone zostały dokumenty dotyczące pozwolenia na budowę. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie placówek oświatowych w ramach naboru do programu Dostępna Szkoła. Tutaj nadal trwa weryfikacja wniosku. W ramach naboru wniosków do rządowego programu Polski Ład otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 655 000 na realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Bobrowo i Markuzy, Mołtajna, Arkity. Tutaj planowana wartość zadania była 4 900 000. Niestety z przykrością informuję, iż nie przeszły wnioski na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drogoszy i Barciany, ale mam już informację, że kolejny nabór do Nowego Ładu będzie w ręcach 9 listopada i chciałabym poinformować, że na pewno te wnioski znajdą się na tej liście. W ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok złożyliśmy wniosek na realizację zadań przebudowa drogi gminnej nr 12-50-62N Aptyty Wielego. Planowana wartość zadania 1 839 242 zł 75 groszy. Na przebudowę drogi gminnej nr 12-50-28N Asyny Duje. Planowana wartość zadania 2 063 883 zł 45 groszy. Na przebudowę drogi wewnętrznej do miejscowości Czaczek planowana wartość zadania 657 965 zł 50 groszy i przebudowę drogi gminnej nr 125066N na odcinku Gęsiewi Suchawa planowana wartość zadania 910 714 zł i 20 groszy. Tutaj trwa ocena i weryfikacja złożonych wniosków. No najprawdopodobniej będzie się to odbywało na początku przyszłego roku. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację oświetlenia na hali sportowej w Barcianach. Zmodernizowane będzie to na oświetlenie typu lamp LED-owych. Dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości 31 tysięcy. Wartość całkowita zadania wynosi 74 500 zł. Już jest podpisana umowa z wykonawcą. Niebawem rozpoczną się prace związane z wymianą oświetlenia. Chciałabym jeszcze dodać, że złożyliśmy wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Właściwie to szkoły nasze złożyły, tak? I przedszkole. Tak, wnioski są składane do nas do gminy, były składane do nas do gminy i my przygotowaliśmy jeden wniosek, który mamy nadzieję, że otrzyma dofinansowanie. Taka sama sytuacja jest też z Laboratorium Przyszłości, gdzie mamy możliwość pozyskania środków na wyposażenie sal klasowych, na techniczne takie wyposażenie. I tutaj też wszystkie nasze szkoły złożyły takie wnioski poza przedszkolem, ponieważ przedszkole nie mogło złożyć. Chciałabym też poinformować Państwa, że w ramach konkursu na estetyczną wieś województwa warmińsko-mazurskiego miejscowość Winda, sołectwo Winda, mieszkańcy Windy właściwie zdobyli drugie miejsce, otrzymali nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Czwarte miejsce zajęła miejscowość Ogródki, tutaj nagroda była w wysokości 5 tysięcy złotych. I piąte miejsce zajęło Frączkowo, które otrzymało kwotę 3 tysięcy złotych. Chciałabym jeszcze poinformować, ponieważ trwa nabór na granty dla rodzin byłych pracowników PGR. Chodzi tutaj o sprzęt komputerowy i internet. Pierwszy nabór mieliśmy do 22 października do godziny 15, ale w związku z tym, iż był bardzo duży odzew i
bardzo duża część mieszkańców zgłosiła się do nas już po 22. Wczoraj podjęłam decyzję o wydłużeniu tego terminu do piątku do godziny 13, ale jest jedna ważna informacja, że teraz już nie składamy wniosków w szkołach, tak jak to było dotychczas, że można było i w szkołach, i w urzędzie, a przyjmujemy te wnioski tylko i wyłącznie w Urzędzie Gminy. U pani Emilii Łotys i u pani Izabeli Kalista można uzyskać wszelkie informacje, a także w ogóle w urzędzie i można pobrać czyste wnioski, aczkolwiek czyste wnioski można też pobrać w sekretariatach szkół. Jeszcze powiem Państwu o sytuacji związanej ze szczepieniami na terenie naszej gminy, ponieważ jest to dosyć ważna informacja. Drodzy Państwo, w gminie Warciany na tą chwilę zaszczepionych w pełni, czyli dwiema dawkami bądź jedną dawką Johnsona, i mamy 2760 osób, co procentowo daje nam wynik 45,7%. Informuję Państwa, że nadal trwa loteria gminna szczepionkowa, w której można wygrać bardzo fajny rower. I losowanie przewidujemy dopiero w momencie, kiedy gmina Warciana osiągnie 51% zaszczepienia. Także zapraszam Państwa tutaj gromnie do uczestnictwa, do tego, żeby się szczepić, bo pamiętajcie, że to chodzi o nasze zdrowie, o nasze przede wszystkim normalne życie, żeby nie było sytuacji, że będziemy być może pozamykani. W każdym bądź razie to jest chyba wszystko, co chciałabym Państwu powiedzieć z tych takich informacyjnych rzeczy, ale chciałabym też podziękować Państwu radnym, a konkretnie pani Janinie Kostyk, pani Mirosławie Jasek i panu Leszkowi Puczkowskiemu za udział we wczorajszej konferencji w Urzędzie Gminy, którą mieliśmy online z Urzędem Marszałkowskim, który dotyczył FEWIM-u, czyli Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur. Ciekawe informacje Państwo radni usłyszeli, jakie są planowane środki, w jakiej wysokości na dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji, a także też mieli okazję poznać naszych kolegów i nasze koleżanki ze Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Kochani, bo razem z Pograniczem, jak wiecie, stworzyliśmy strategię i liczymy na to, że te środki, między innymi z FEWIM-u, pomogą nam tą naszą strategię realizować. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za informację. Przechodzę do punktu 7. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Oddaję głos radnemu Leszkowi Puczkowskiemu. Ja, pani wójt, chciałbym się dopytać tą informację, jeżeli chodzi do piątku, do jutra, jeżeli chodzi o te sprzęt. Nie dopowiedziałam pewnie datę. 29 października do godziny 13. Dobra, dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, pani wójt, Wysoka Rado, chciałbym taką, no może nie interpelację, ale moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o te maszty, które stoją na budynkach świetlicowych. Wiemy, że to jest jakiś relikt. Na dzień dzisiejszy, jak oglądałem tam ten stan zainstalowania, te liny, które są, to jest wysokie i według mnie to powoduje, że pęka ściana na tej świetlicy i być może, że może to grozić jakąś katastrofą. Wiemy, że na dzień dzisiejszy nikt tego nie użytkuje. To jest już jakby relikt. Uważam, że tą sprawą trzeba się zająć. Ja nie wiem, czy to tylko moje takie spostrzeżenie, ale ja byłem wczoraj i patrzyłem, że rzeczywiście ściana pękła, ale troszeczkę dalej niż tego umocowania. Więc myślę, że to jest, jak ta kura była, to ja sobie pozwoliłem też tam przejść, to tam te liny, to gwizdały, że normalnie tam strach był, a to jest wysokie pionstwo i ciężkie, żeby coś tam się nie porobiło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli mam takie zapytanie, pani wójt, że chodzi o tą drogę na Frączkowo Kolej, jeżeli chodzi o ten przejazd kolejowy, czy tam coś się ruszyło. I trzecie zapytanie.
za pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa z instalowaniem tej lampy w miejscowości Luta. Dziękuję bardzo. Prawnych interpelacji nie ma, zgłoszeń, więc przechodzę, dziękuję za zabranie głosu i przechodzę do punktu 8. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Barciany a gminą Srokowo na przekazanie przez gminę Srokowo gminie Barciany zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Barciany do Szkoły Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku. Bardzo proszę Panią Sekretarz o omówienie tej uchwały. Szanowni Państwo, przepisy artykułu 39 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe nakładają na gminę obowiązek zapewnienia dzieciom bezpłatnego transportu, o których mowa w artykule 36 ust. 17 tej ustawy, a ten artykuł mówi, że tam będą, że to jest obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych z różnym typem niepełnosprawności, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych. W naszym przypadku jest to ośrodek niepubliczny, zespół specjalnych placówek oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku. W bieżącym roku szkolnym taki transport został zorganizowany dla naszych czworo dzieci z terenu naszej gminy, które zamieszkują naszą gminę, a także dla jednego ucznia z terenu gminy Srokowo. Rodzice ucznia dowożą do nas do Barcian i z Barcian to dziecko odbieramy i dowozimy i odwozimy. Dowozimy do Giżycka i odwozimy z powrotem do Barcian. Gmina Srokowo nie zorganizowała takiego dowozu, w związku z czym zwróciła się z wnioskiem o podjęcie współpracy w zakresie dowożenia ich ucznia. I stosownie do artykułu 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać takie porozumienia międzygminne, co dzisiaj jest też przedmiotem dzisiejszych obrad. Kalkulacja kosztów została dokonana i wynosi 51 zł i 69 groszy. To jest dzienna stawka dowozu, w którym to zostały skalkulowane koszty wynagrodzenia kierowcy i opiekuna, to jest jedna druga etatu, zarówno i kierowcy i opiekuna, koszty paliwa i eksploatacji samochodu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty ubezpieczenia samochodu oraz badania lekarskie i różne świadczenia z zakresu PKP. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania Państwo radni macie do Pani Sekretarz w tej sprawie? Jeśli nie, chciałam powiedzieć, że ten projekt uchwały wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały na wspólnym posiedzeniu komisji. Ja natomiast za moment przejdę do głosowania. Przypomnę tylko, że głosowanie Państwa będzie dotyczyło uchwały numer 42 łamane na 270 łamane na 2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Barciany a gminą Srokową na przekazanie przez gminę Srokową a przejęcie przez gminę Barciany zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Barciany do Szkoły Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk? Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas,
Jestem za. Krzysztof Kordowski. Janina Kostyk. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Puczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdyk. Justyna Wiaterek. 15 głosami uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu kolejnego dzisiejszej sesji, czyli 9. W tym punkcie jest projekt uchwały, którego tytuł brzmi bardzo podobnie, z tym, że tutaj jest porozumienie dotyczące gminy Korszyn. Nie będę teraz czytała, w momencie, kiedy będę już oficjalnie czytała cały projekt uchwały, znaczy już nie projekt, tylko to, co będę poddawała pod głosowanie, zapoznam wszystkich. Bardzo proszę panią sekretarz też o krótkie omówienie. Szanowni Państwo, sytuacja jest analogiczna do sytuacji z gminy Strzokowo. Gmina Korszy również zwróciła się z wnioskiem o dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Korsze. Ten uczeń również jest dowożony do Warcian. Z kolei odbieramy i dowozimy do placówki niepublicznej w Giżycku i z powrotem to dziecko również odwozimy do Warcia. Koszt jest analogicznie ten sam, dzienny dowozu, tak jak poprzedni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że nad tym projektem uchwały również dyskutowali radni podczas komisji i ten projekt uchwały wszyscy członkowie poszczególnych komisji pozytywnie zaopiniowali. Jest to uchwała numer 42/271/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Barciany a gminą Korsze na przekazanie przez gminę Korsze, a przejęcie przez gminę Barciany zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Barciany do szkoły niepublicznego zespołu specjalnych placówek oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Giżycka. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, bardzo proszę o podanie swojego głosu. Wiesława Antoniczyk, Piotr Baran, Grzegorz Cołuch, Wiesław Gajdowski, Wioletta Kierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Tyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Puczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, Justyna Wiaterek. 15 głosami uchwała została przyjęta. Zamykam punkt 9 i przechodzę do punktu 10 dzisiejszej sesji. To jest projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Oddaję głos pani Stary. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa. Na inkasenta tej opłaty wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach. Za pobór opłaty targowej ustala się inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty. Dziękuję. Jakieś pytania mają Państwo? Jakieś pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że podczas wspólnego posiedzenia komisji wszystkie komisje, członkowie wszystkich komisji pozytywnie wypowiedzieli się, że zaopiniowali ten projekt. Przechodzę do głosowania. Jest to uchwała 42/272/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku w sprawie opłaty targowej. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antoniczyk, Piotr Baran, Grzegorz Cołuch, Wies
Stanisław Gajdowski, Wioleta Kierko, Mirosława Jasek, Wiesława Płaczko-Gieraz, jestem za, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, Justyna Wiaderek. 15 głosami uchwała została przyjęta. Przechodzę do kolejnego projektu uchwały. To jest projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Bardzo proszę panią skarbnik. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów zakłada stawkę od posiadania psów w wysokości 100 zł rocznie od każdego psa. Podatnicy wpłacają tę opłatę za dany rok podatkowy bez wezwania w terminie do 30 czerwca. W terminie 14 dni od nabycia psa dla osób, które weszły w posiadanie psa po 30 czerwca. Osoby, które wejdą w posiadanie tego psa po 30 czerwca danego roku płacą opłatę w wysokości połowy stawek wymienionych w paragrafie pierwszym w terminach, które są określone. Od opłaty od posiadania psa zwalnia się osoby z tytułu posiadania psa zaadoptowanego ze schroniska, które jest trwale oznakowane chipem, mikroprocesorem, tatuażem, jest wpisane do bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznie. Za inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się sukcesów, którzy są wymienieni w załączniku do niniejszej uchwały. Wynagrodzenie, które sołtysi otrzymują za inkasowaną kwotę, jest to 5%. Dziękuję. Dziękuję. Czy bardzo proszę, oddaję głos radnemu Szmigiel. Zmiany sołtysów, czyli w załączniku nie ma zmian. Szanowni Państwo, na komisji autopoprawka była w załączniku i są poprawione już dane. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zapytać? Rada pani poseł. Dziękuję bardzo. Czyli komisji przedstawia się swoje opinie. Ja wtedy się wstrzymałam od głosu. Ale dzisiaj dowiedziałam się, że kwota opłaty przez urząd gminy do Pudwok za wyłapane psy wynosi rocznie około 60 tysięcy. Więc dzisiaj zmieniam zdanie, bo być może nie był to duży odsetek zaczipowanych psów, bo taka była rok temu inicjatywa, że podnosimy o 100%, dlatego że żeby osoby, które posiadają zwierzęta, psy, żeby zaczipowały, tak? Więc być może to jest spora kwota, dlatego wtedy też się zastanawiałam, ale może to niektórych właścicieli też zmusi do tego, żeby jednak zaczipować tego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, też ponawiam prośbę o dowrotu, o stworzeniu projektu uchwały o zaczipowaniu przez gminę, bo zaczipowanie przez gminę za darmo wyniesie mniej niż opłaty roczne do Pudwo, które wiadomo, jeśli te psy już są, to będziemy opłacać, ale ta uchwała niesie jakby na przyszłość, tak? Jeżeli podejmiemy taką inicjatywę, że zaczipujemy, bo przecież zawsze ja tak uważam, że się uchwalamy jakieś uchwały, to żeby one też jakby na dłuższą metę miały rację bytu. I może zaczipowanie, opłacenie zaczipowania psów na terenie gminy będzie jakimś wydatkiem, tak? Ale za ileś lat będzie tak, być może, bo nie opieram się na wyliczenie, gmina będzie miała ponosiła mniejsze opłaty, tak? Bo jeśli pies się znajdzie, to wtedy właściwie poniesie. Dlatego ci zmienia zdania, aby trzeba upublicznić, już powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oddaję głos radnej Tamarze Musiałowskiej. Dziękuję za głos. Ja tylko mam taką uwagę, że właściciela psów niestety nie można zmusić do zaczipowania psów. Jest to wręcz kwestia dobrowolna. Oddaję głos. Tak, więc Państwo mam tutaj przed sobą fakturę z schroniska w Pudwałkach za miesiąc wrzesień. Tak informacyjnie tylko powiem Państwu,
mamy na dzień 30 września 14 psów w Pudwągach i za każdego psa miesięcznie płacimy 315 zł. Oczywiście, jeżeli jest zdrowy, bo każde leczenie to też są dodatkowe koszty. Więc łatwo policzyć, faktura za miesiąc wrzesień dla Pudwąg była 4559 zł. Teraz 12 miesięcy to jest średnia, ale wiadomo, że ta ilość psów też może się zwiększyć. Mamy tutaj, powiem Państwu, mamy psa w Pudwągach, a właściwie trzy psy w Pudwągach od 2016 roku. Jeden z 2018, dwa z 19, jeden z 20, mamy 4 psy z 20 i raz i 4 z 21. Ostatni jest 30 sierpnia 2021 roku. To tak informacyjnie chciałam. Dziękuję bardzo. Czy jest jakiś głos w dyskusji tej? Jeśli nie, informuję Państwa, że ten projekt uchwały był poddawany opiniowaniu na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja budżetowa, 6 osób za, 4 osoby się wstrzymały. Komisja oświaty, 3 osoby za, 1 osoba przeciw i 4 wstrzymujące się. Komisja samorządu, 2 osoby za i 1 głos wstrzymujący się. Ale do dzisiaj Państwo podejmiecie ostateczną decyzję. Jest to uchwała nr 42/273/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Czałuk, Wiesław Kajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem przeciw, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Puczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, Justyna Wiaterek, siedmiu radnych za, cztery wstrzymujące i cztery przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Bardzo proszę Panią Skarbnik o objaśnienia do tej uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określa następujące stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywały do 1 stycznia 2022 roku na terenie gminy Barciany. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków jest to kwota 1,03 zł od metra kwadratowego powierzchni. Jest to w stosunku do roku bieżącego jest to podwyżka o 8 groszy. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych kwota 5,17 zł od 1 hektara powierzchni. Kwota jest podwyższona w stosunku do tego roku o 27 groszy. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego jest to kwota 54 grosze od 1 metra kwadratowego. W stosunku do tego roku jest to podwyżka o 4 grosze. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudową mieszkaniową, usługową albo zabudową o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jest to kwota 3,40 zł od 1 metra w powierzchni, jest to podwyżka o 20 groszy w stosunku do tego roku. Od budynków lub ich części mieszkanych jest to kwota 89 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni, w stosunku do tego roku jest to podwyżka 5 groszy. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest to kwota 25,74 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. W stosunku do tego roku jest to podwyżka o 1,74 zł. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym jest to kwota 12,04 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. W stosunku do tego roku jest to podwyżka o 64 grosze związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Jest to kwota 5,25 groszy od 1 metra kwadratowej powierzchni użytkowej. Jest to podwyżka o 25 groszy. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego jest to kwota 8,68 zł od 1 metra kwadratowego. Jest to podwyżka o 1,18 zł od budowli. 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 ust. 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych. Z wyjątkiem budowli służących do przesyłowodzie ścieków jest to 1% ich wartości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, Pani Radna Kostek. Dziękuję bardzo. Wiem, że ta uchwała dotycząca wysokości stawek jest też bardzo ważna dla mieszkańców, tak? Ważna jest dla mnie i dla każdego, który żyje z jakichś powodów. Ja wiem, że to są minimalne kwoty 4-5-groszowe, ale rok w roku jednak podnosimy te kwoty. Nie byłam przekonana do podnoszenia, no ale wiadomo, realia są takie, jakie są. Zwiększa się od stycznia najniższa krajowa, także to też uderza w urzędy gminy i tu też, żeby nie było niedomówień, zmieniam zdanie w stosunku do wyrażonego zdania na komisji. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Pani Wójt. Bardzo proszę. Państwo radni, takie jest moje marzenie, że nie chciałabym, żeby na terenie gminy Barciany podejmowane były uchwały wykluczenia i uzgodnione gdzieś tam w kuluarach po cichu. Pani, dla mnie to też nie jest łatwa decyzja, żeby proponować kolejne podwyżki podatku. Budżet gminy niestety nie jest gumy. W związku z podwyżką najniższej krajowej, czy cen prądu, czy materiał budowlany, no nasz budżet się nie rozciąga w związku z rosnącą inflacją. A jak wiecie, gmina chciałaby funkcjonować. Mieszkańcy chcieliby, żeby byli obsługiwani w urzędzie, żeby były utrzymywane drogi, żeby było za co zapłacić za prąd, żeby było oświetlenie uliczne. I takie inne. I apeluję tutaj do Państwa radnych o to, że drodzy Państwo, jeżeli są osoby wśród Was, którzy mają wątpliwość co do podwyżki podatków, to żeby teraz wypowiedzieli swoje zdanie głośno. Dlaczego? Żeby nie było poczucia, że kampania wyborcza do wyborów w 2023 roku już się rozpoczęła na terenie gminy Barciany, bo chyba nie o to nam chodzi.
pamiętajcie, że ja też w tej kampanii będę uczestniczyła. Tylko ja nie patrzę w tym momencie na głosy wyborcze. Patrzę na dobro całej gminy Marciany i mam nadzieję, że Państwu, tak jak i mi, zależy na tym dobro. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, chcę tylko powiedzieć, że dyskusja toczyła się na komisji. Też nie było dyskusji, tylko chcę powiedzieć, jak było opiniowane. Komisja budżetu opiniowała 6 głosów za, wstrzymujących się 4. Komisja oświaty za 3, wstrzymujące się 5 głosów. Komisja samorządu za 2 głosy, przy 1 i 1 wstrzymujący się. Przypomnę, że jest to uchwała numer 42, łamana na 274, łamane na 2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Płaczko-Dyjas, wstrzymuje się, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Poczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Poczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdych, Justyna Jaterek, siedmiu radnych było za, przeciw 3 i 3. Wstrzymujących się 5 radnych. Jeszcze pozwólcie Państwo, że sprawdzę. Tak, potwierdzam, 7 głosów za, przeciw 3 i wstrzymujących się 5. Uchwała została przyjęta. Pani Przewodnicząca, ja mam taką prośbę, czy Pani Skarbnik mogła dopowiedzieć mniej więcej, ile filtr życia podrożał podatków informacyjnych? Filtr życia podrożał do podatku rolnego informacyjnie. Bardzo proszę Pani Skarbnik, jeśli Pani tutaj ma te wyliczenia, bardzo proszę. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które zostało ogłoszone 20 października, w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok 2022, kwintal żyta będzie wynosił dla rolników 153,70 zł, dla pozostałych 307,40 zł. Podwyżka do tego roku w stosunku do rolników jest to kwota 7,32 zł, dla pozostałych 14,65 zł. Dziękuję. Bardzo dziękuję i przechodzę do punktu kolejnego. To jest projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 39/265/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gęczyńskiemu na realizację zadania rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej nr 1713N. Bardzo proszę Panią Skarbnik o omówienie. Szanowni Państwo, rezygnuje się z realizacji zadania określonego w uchwale z 29 lipca 2021 roku ze względu na duży koszt tego zadania. Dlatego też rezygnuje się z tego zadania. Dziękuję. Czy Państwo radni macie jakieś pytania w tej kwestii? Bardzo proszę. Państwo, w kwestii uzupełnienia wypowiedzi Pani
pani skarbnik. Chciałam powiedzieć, że starostwo powiatowe stawiało zapytanie ofertowe i wpłynęła oferta dotycząca tego przedsięwzięcia, która była w granicach 45 tysięcy wyższa od zaplanowanych środków. W związku z tym wspólnie z panem starostą odstąpiliśmy od realizacji tego, ponieważ, jak wiecie państwo, uchwała by nie została wykonana, tak? W związku z tym stąd propozycja uchylenia. I ta sama sytuacja będzie dotyczyła też przejścia w miejscowości Frączkow. Dziękuję bardzo. Podczas wspólnego posiedzenia komisji ten projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich radnych, a ja przechodzę do głosowania nad uchwałą nr 42/275/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 39/265/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszej w miejscowości Wołtajny na drodze powiatowej nr 1713M. Kto z państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Kajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Puczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajtych, Justyna Wiaterek, 15 głosami, uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu kolejnego dzisiejszej sesji i tutaj jest też analogiczna uchwała do poprzedniej. Bardzo proszę o krótkie uzasadnienie potrzeby podejmowania tej uchwały. Przypomnę, że na wspólnym posiedzeniu komisji wszyscy członkowie poszczególnych komisji głosowali za, opiniowali pozytywnie. Przypomnę, że jest to uchwała nr 42/276/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 39/264/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 1398N w miejscowości Frączkowo. Kto z państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Puczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Puczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdych, Justyna Wiaterek, 15 głosami uchwała została przyjęta. Przechodzę do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. To jest punkt 15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035. Bardzo proszę, oddaję głos pani skarbnik. Dodam tylko, że zmiany te wynikają z wprowadzonych zmian uchwałami oraz zarządzeniami. Dziękuję. Czy jakieś pytania do pani skarbnik? Przypomnę, na wspólnym posiedzeniu komisji, komisja budżetowa, 8 radnych głosowało za, 2 się wstrzymało, komisja oświaty 6 za, przy 2 wstrzymujących się głosach i wszyscy
wszyscy radni pozytywnie, Komisji Samorządowej pozytywnie zaopiniowali ten projekt. A my przechodzimy do głosowania. Jest to uchwała. Przepraszam. To jest wieloletnia prognoza finansowa. Uchwała numer 42, łamane na 277, łamane na 2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barciany na lata 2021-35. Kto z Państwa radnych jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wiesława Adamczyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch. Wiesław Gajkowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Wiesław Kłacz-Kodyjas. Wstrzymuje się. Krzysztof Kortowski. Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kutkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, Justyna Giaterek, jedenastu radnych było za. 4 głosy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta. Przechodzę do kolejnego punktu, do uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Oddaję głos pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, do omówionych zmian, które były omówione na komisji, chciałabym wnieść autopoprawkę, która polega na tym, iż w rozdziale 616 dokonuje się zmian Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bobrowa. Zmniejsza się paragraf zakup materiałów wyposażenia kwoty 4000 zł oraz Funduszu Sołeckiego Sołkienniki. Zwiększa się o kwotę 15 375,72 zł oraz zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 14 440,12 zł. Jest to zmiana sołectwa Bobrowa o kwotę 7250,60 oraz sołectwa Skandala 7189,52. Natomiast w rozdziale 915 zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 1300 zł. Jest to zmiana sołectwa Skandala. W dziale 921 i rozdziale 921,95 zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 510,48 zł. Kwota 20 tysięcy otrzymana na nagrodę dla miejscowości Winda i Ogródki oraz zmniejszenie o kwotę 8 489,52 zł Funduszu Sołeckiego miejscowości Skandawa. Zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 18 626,32 zł. Zmiana sołectwa Bobrowo jest to kwota 3 250,60 zł oraz zmiana sołectwa Solkienniki jest to kwota 15 375,72 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Oddaję głos pani radnej Kostyk. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Barczany na lata 2021-2035 głosowałam na tak, więc wiadomo, że tą uchwałę też zagłosuję na tak, ale nie zmieniam swojego zdania, że pewne sprawy my jako radni powinniśmy być wcześniej. Nie godzę się z tym, że nie będę wymieniać z funkcji z nazwiska, że niektórzy pracownicy gminy nie powiadamiają, nie mówią. Ja nie wiem, skąd mają wziąć pieniądze. Ja tam nie pracuję. Ja tylko uważam,
że jeśli się coś dzieje w budżetach szkoły źle, to są odpowiednie osoby, które powinny reagować szybciej. Nie czekać do października. Budżety szkół czy innych jednostek były zlewane do końca września na następny rok. Więc czekanie do października i szukanie na siłę pieniędzy, ja nie wchodzę, jak było kiedyś. Ja zawsze uważam, że trzeba iść do nowego i trzeba pewne rzeczy zmieniać. Zagłosuję na tak tylko dlatego, że rozumiem też trudną sytuację w innym. Może to jest najważniejszy przyczynek do tego, że głosuję na tak. Ale chciałabym bardziej, bardzo bym prosiła o lepszą współpracę, do czego przecież często namawiamy z pani wójt, tak? O lepszą współpracę dla radnych, dla wszystkich, o informacje. Ja rozumiem, że pieniądze się znikąd nie biorą, ale ja bym chciała to, że coś się dzieje źle w szkole, pół roku wcześniej wiedzieć, a o tym nie wiedziałam. Dowiedziałam się pierwszy raz we wrześniu, na komisji. Jakby dyrektorzy szkół przede wszystkim mówili, ile im zabraknie. O tym trzeba mówić. To tak jak pani wójt nie rozmówiła, nie tylko ona będzie ponosić jako odpowiedzialność, tak my może nie finansową ponosimy, ale jakoś moralną, ale o tym trzeba mówić wcześniej. I mogę tylko powiedzieć, że na pewno będę bardziej dokładnie się przyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Wiesława Antończyk, radna Wiesława Antończyk. Pani Skarby, ja bym chciała zapytać, czy te środki ze sprzedaży mienia gminy, one mogą być przeznaczone na właśnie na szkoły, czy powinny być przeznaczone czasem na inwestycje? Środki ze sprzedaży mienia są to dochody własne gminy i to są rozdysponowane po wydatkach, czy majątkowych, czy bieżących. Czy jakieś jeszcze pytania państwo radni mają? Przy tym projekcie uchwały w komisji budżetowej 5 radnych było za, 5 się wstrzymało. W komisji oświaty 2 radnych było za, 6 się wstrzymało. I w komisji samorządu 2 radnych za i jeden głos wstrzymujący się. A teraz przechodzę do głosowania. Jest to do głosowania nad uchwałą nr 42/2078/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok. Kto z państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko. Mirosława Jasek. Wiesława Kłacz-Kordyjas. Wstrzymuje się. Krzysztof Kordowski. Janina Kostyk. Agnieszka Kuklewska. Tamara Musiałowska, Leszek Puczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, Justyna Wiaterek, dziesięcioro radnych było za, 5 wstrzymujących się. W tym momencie ogłaszam 10-minutową przerwę. Po 10 minutach zapraszam na salę obrad. Zapraszam serdecznie. I po kilkuminutowym odpoczynku psychicznym zapraszam panią sekretarz do omówienia. Ponieważ przechodzę do punktu 17. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Barciany za rok szkolny 2020-2021. I bardzo proszę pani Annie Tereszko o udzielanie głosu. Pani
Przewodnicząca, Szanowni Państwo, już po raz 12 składana jest informacja dla Państwa o stanie realizacji zadań oświatowych za 2020-2021 rok szkolny. Jest to wymóg artykułu 11 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe, który nakłada taki obowiązek, że do 31 października organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych oraz mówi o wynikach egzaminu ośmioklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach. Informacja została opracowana na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej, danych Urzędu Gminy w Warcianach, informacji przekazanych przez jednostki oświatowe w wyniku egzaminu ośmioklasisty opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a także informacji o sprawowanym nadzorze pedagogicznym zamieszczonych przez warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w Olsztynie. Gmina Warciany realizuje zadania oświatowe określone w ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie Prawo Oświatowe, wsparcie nauczyciela i na terenie naszej gminy gmina Warciany jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych, dla publicznego przedszkola samorządowego Warciany dla oddziałami zamiejscowymi w Drogoszerzyn, Dzień Mołtania, Szkoły Podstawowej imienia Straży Granicznej w Barcianach, Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Mołtajnach, Szkoły Podstawowej w Drogoszach oraz Szkoły Podstawowej w Gwincie. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020-2021 obejmowało dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat. Uczęszczało 111 dzieci, w tym 6 dzieci 2,5-letnich, 33 3-letnich, 37 4-letnich i 35 dzieci 5-letnich. Analizując liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w 3 ostatnich latach szkolnych, oscylowała ona w liczbie od 114 w roku 2018-19, 19-20, 115, 20-21, 111. W roku szkolnym 2020-2021 do szkół podstawowych na terenie gminy Warciany uczęszczało 486 uczniów, to jest o 10 uczniów mniej w stosunku do poprzedniego roku szkolnego 2019-2020. Do szkoły podstawowej w Warcianach w poprzednim roku szkolnym uczęszczało 141 uczniów, w Drogoszach 112 uczniów, w Mołtajnach 108 uczniów i w Windzie 125 uczniów. W stosunku do ubiegłego roku większa liczba dzieci była w Warcianach o 3 uczniów, w Drogoszach o 3 uczniów, mniej w Mołtajnach o 13 uczniów i w Windzie mniej o 3 uczniów. W roku 2020 urodziło nam się 64 dzieci. Liczebność urodzeń w gminie Warciany nie odzwierciedla liczby uczniów w placówkach oświatowych, duża część uczniów pochodzi z rodzin napływowych, które osiedlają się na terenie gminy, lecz nie realizują obowiązku nauki w gminie Warciany. Artykuł 10 wskazuje zadania organu prowadzącego, artykuł 10 ustawy Prawo Oświatowe oczywiście wskazuje zadania organu prowadzącego, innymi, do których należy zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W szkołach i przedszkolach są prowadzone okresowe kontrole stanu technicznego budynków i przydatności do użytkowania przez upoważnione instytucje, jest to też pożarna, sanepid, inspektorzy budowlani. Przeglądy potwierdzają odpowiednie przygotowanie placówek. Wszystkie placówki oświatowe są kontrolowane przez wymienione wcześniej organy. Oprócz obowiązku zabezpieczenia
remontowania obiektów szkolnych, progu szkolnych 2020-2021 na remonty budynków szkolnych wydatkowano kwotę 1029 537,30 zł. Największy koszt remontu szkoły było to w Szkole Podstawowej imienia Straży Granicznej w Barcianach. Koszt wynosił 1 024 428,14 zł. Największą częścią środków były to środki modernizacji małej sali sportowej, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, były to środki zewnętrzne, plus dużą część środków były to środki malowania elewacji szkoły, 98 164,85 zł. W poprzednim roku szkolnego też korzystaliśmy z modułu trzeciego posiłek w szkole i w domu. Była to kwota 78 956 zł na remont stołówki szkolnej. Pozostałe szkoły oscylowały nam w kwotach trochę powyżej 1000 zł, 4000 zł w Mołtajnach i 903 zł w Drogosze. Gmina Barciany zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla wszystkich naszych placówek oświatowych. Stan zatrudnienia administracji i obsługi w placówkach to jest 29,5 etatu. W przedszkolu samorządowym mamy zatrudnione 6 osób na pełen etat, w Szkole Podstawowej imienia Straży Granicznej w Barcianach 8,5 etatu, Szkoła Podstawowa w Drogoszach 8,5 etatu, w Mołtajnach 3,5 etatu, w Windzie 3,5 etatu. To są obsługi, natomiast administracja w pół etatu w każdej szkole podstawowej. Jeśli chodzi o wyposażenie szkół i przedszkoli w pomocy dydaktycznej i sprzęty niezbędne do realizacji, wykazane zostało to w tabeli numer 7. Szkoły korzystały jeszcze w poprzednim roku szkolnym z projektu Barciany dla edukacji. Znaczna część środków była przeznaczona również na pomoce dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano ogólnie w gminie 161 029 zł. We wszystkich szkołach podstawowych mamy zatrudnionych 87 nauczycieli. To jest 2 nauczycieli o stopniu awansu stażysty, 16 nauczycieli kontraktowych, 28 mianowanych, 41 nauczycieli o stopniu awansu zawodowego dyplomowanych. W roku szkolnym 2020-2021 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 8 687,30 zł. I nie będę wymieniała, która szkoła z jakich szkoleń i doskonalenia korzystała. To jest też naprawdę dość dużo. Oprócz tego średnie wynagrodzenie nauczycieli w poprzednim roku szkolnym dopłaciliśmy do nauczycieli stażystów w kwocie 1298,98 zł. Dodatki otrzymało troje nauczycieli ze szkoły podstawowej w Windzie, troje nauczycieli ze szkoły podstawowej w Barcianach i troje nauczycieli z publicznego przedszkola samorządowego. W poprzednim roku szkolnym również był realizowany PON 500 plus dla nauczycieli i to program wspierający nauczanie zdalne. Na ten cel wydatkowano środki 24 541,03 zł, co również było pokryte z dotacji wojewody. Pomoc materialna oraz inne formy wsparcia dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne są realizowane na podstawie artykułu 90b ustawy o systemie oświaty. Liczba uczniów, która skorzystała w okresie wrzesień-grudzień 2020 roku, była to ogólna liczba 157 uczniów otrzymało w szkołach podstawowych 111, liceum ogólnokształcące 2, technikum 28, branżowa szkoła pierwszego stopnia 16 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem 59 071,02
Państwa groszy, w tym dotacji z wojewody 37 327,89 zł i środki własne 21 743,13 zł. W okresie styczeń-sierpień 2021 stypendia szkolne otrzymało 155 uczniów szczepu, 110 uczniów ze szkół podstawowych, dwoje z ogólnokształcących technikum 27 i branżowe szkoły pierwszego stopnia 16 uczniów. Wydatkowano kwotę ogółem 90 616,71 zł, z tym z dotacji wojewody 81 555,08 zł i 9061,63 zł są to środki własne. Zasiłków szkolnych w poprzednim roku nie udzielono. Oprócz form doskonalenia, prowadzenia obsługi administracyjnej szkół księgowej, organ prowadzący również zapewnia inne formy wsparcia uczniów z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. We wszystkich szkołach realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo zawodowe. Szkoły to realizują w różnych formach. Oprócz i w przedszkolu samorządowym w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi również jest prowadzona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, logopedia, zajęcia fizjoterapeutami, zajęcia sensoryczne. W szkołach również prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Odbywają się one w różnych dziedzinach, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, są to z przedmiotów, z programowania, z laboratorium, z eksperymentu. Jeśli chodzi o największe osiągnięcia uczniów i wychowanków, jak wiecie Państwo, rok 2020 i część 2021 roku był to rok pod w dobie pandemii, więc ale pomimo wszystko uczniowie i tak korzystali z różnych konkursów, czy to kuratoryjnych, czy powiatowych. I również macie Państwo to określone w tabeli, rozgraniczone na każdą szkołę podstawową i przedszkole. Jeśli chodzi o promocję uczniów do następnej klasy, to w ubiegłym roku szkolnym 82 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, 5 uczni zdawało egzamin poprawkowy, a 10 nie otrzymało promocji do następnej klasy. Tabela numer 11 obrazuje to, w których szkołach się te rzeczy zadziały. Jeśli chodzi o finansowanie zadań oświatowych w gminie Barciany w poprzednim roku szkolnym, dochody i wydatki obrazuje tabela numer 12 i tabela numer 13. Wydatki na oświatę, jest to znacząca część budżetu. Działalność szkół podstawowych jest finansowana z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych. Wydatki na poszczególne szkoły podstawowe w poprzednim roku szkolnym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyglądały następuje wykonanie. Tak, szkoła w Barcianach 885 346,76 zł, w Drogorze 694 778,36 zł. Winda 538 255,68 i Mołdania 490 157,96 zł. Wydatki za okres styczeń-sierpień 2021 roku wynosiły 1 877 334,73 zł szkoły podstawowej w Barcianach, szkoły podstawowej w Drogorze 1 540 291,03 zł, szkoła podstawowa w Windzie 1 269 103,20 zł, szkoła podstawowa w Młodania 1 101 011,80 zł i przedszkole 609 657,96 zł. Jeśli chodzi o dochody, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, to jest od 1 września, tak podobna sytuacja jest w wydatkach, tak?
poprzedniego roku 2020 i styczeń, sierpień 2021 roku, to się nie liczą, nie liczy rok budżetowy, tylko rok szkolny. Jeśli chodzi o wykonanie, może dużo ogółem, bowiem dochodów, w poprzednim roku 2020 było to wykonanie na poziomie 64 516 zł i 80 groszy. Natomiast na koniec sierpnia 2021 roku była to kwota 140 255 zł. Dochody ze szkoły w Mołtajnach, podkreślę, że są to dochody przede wszystkim na dożywianie uczniów w szkołach, w których jest realizowana stołówka szkolna, a tam, gdzie nie ma stołówki szkolnej, obiady są dowożone do Mołtań i do Windy. Dochodami szkół były przede wszystkim, właśnie tak jak już mówiłam, wpłaty rodziców za wyżywienie oraz wpłaty przekazywane przez innego ośrodka, przez inny ośrodek pomocy społecznej w Warcianach. Roczny koszt utrzymania dzieci, uczniów w szkołach podstawowych wynosił w okresie wrzesień-grudzień roku 2020 2437 zł i 99 groszy, styczeń-sierpień 2021 9972 zł i 63 grosze. Koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach, szanowni państwo, wynosił w poprzednim okresie styczeń-grudzień 2020 roku średnio 5367 zł i 30 groszy, styczeń-sierpień 2021 11908 i 93 grosze, no, sumując rok szkolny wynosi na jedno dziecko, koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 17 276 zł i 23 grosze. W poprzednim roku szkolnym otrzymaliśmy również dotacje na podręczniki szkolne. Była to kwota 45 251 zł i 54 grosze. Oprócz tego otrzymaliśmy dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników. Było to dla wpłynęły trzy wnioski i trzy wnioski uzyskały dofinansowanie w wysokości 23 876 zł i 26 groszy. Na dowóz uczniów do szkół w poprzednim roku szkolnym wydatkowaliśmy kwotę 305 233 zł i 96 groszy. W tym również był objęty dowóz 10 dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych i do szkół ze specjalnymi potrzebami kształcenia. Ogólna liczba dzieci dowożonych było ich 293 dzieci. Poprzedni rok szkolny, tak jak już wcześniej mówiłam, odbywał się w systemie najpierw zdalnym, później hybrydowym, a na końcu, pod koniec roku szkolnego, dzieci oczywiście wróciły do szkół. Stołówki szkolne. Jeśli chodzi o stołówki szkolne, szanowni państwo, ogółem było dożywianych dzieci w przedszkolu 109, w szkole podstawowej w Karcianach 113, w Drogoszach 89, w Mołtajnach 96 i w Windzie 89. Łączna liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnych to 496 uczniów, z czego 205 było dofinansowanych z ośrodka pomocy społecznej. Szkoły również przystępowały do różnego rodzaju konkursów. Tabela numer 19, to przedstawienie będę wszystkich wyczytywała, bo trochę ich jednak jest. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach podstawowych i przedszkolu, w poprzednim roku szkolnym przedszkole publiczne posiada monitoring zewnętrzny, jest to monitoring ze szkoły z Barcian, w którym to jest dość zabezpieczone również dla przedszkola. Szkoła podstawowa w Barcianach przygotowana była do pracy w reżimie sanitarnym wynikających z obostrzeń. Opracowane zostały również procedury oraz regulaminy we wszystkich szkołach podstawowych i w przedszkolu.
w COVID-zie. Zabezpieczono również dla dzieci pogadanki z policjantami, z pielęgniarką szkolną, ze Strażą Graniczną. Jeśli chodzi o dodatkowe działania na rzecz ucznia w roku szkolnym 2020-2021, były również organizowane spotkania online uczniów klasy 8 z przedstawicielami szkół średnich. Była to pomoc w wyborze kierunku kształcenia. Biblioteka również na przełomie września i października realizowała online spotkania z dziećmi. Oprócz tego odbyło się również zajęcia świetlicowe na świetlicach szkolnych. Przystępowano do szkolnych klubów sportowych. Kontrole. Publiczne przedszkole samorządowe nie miało zewnętrznej kontroli, oprócz kontroli oczywiście sanepidu, która to jest obligatoryjna. Szkoła podstawowa imienia Straży Granicznej w trzecim roku szkolnym odbyła się kontrola KOWR-u oddziału terenowego z Olsztyna. Dotyczyła ona realizacji programu Owoce i Mleko. W Grabowszach odbyła się kontrola sanitarna i higieniczna pomieszczeń i sprzętu używanego w placówce oraz Urzędu Gminy w Parcianach. Szkoła podstawowa w Mołtajnach odbywały się kontrole oprócz dyrektora. To również była to kontrola też sanepidu. Szkoła w Windzie, w szkole w Windzie została przeprowadzona przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wobec beneficjenta realizującego projekt Barciany dla edukacji. To była kontrola kompleksowa, ale instytucja zarządzająca wybrała sobie te dwie szkoły do kontroli, były to Barciany i Winda. Jeśli chodzi o analizę wyników zewnętrznych, ośmioklasistów, to przedstawiała się ona następująca. Z języka polskiego szkoła podstawowa w Barcianach otrzymała wynik 65%. Był to szósty stan. Matematyka 37%. To w czwartym stanie i język angielski 51%. Trzeci stanie Drogosze. Z języka polskiego 41%, pierwszy stanin, matematyka 25%, pierwszy stanin, język angielski 47%, trzeci stanin. Szkoła podstawowa w Mołtajnach, język polski 42%, drugi stanin, matematyka 39%, czwarty stanin, język angielski 39%, drugi stanin. Szkoła podstawowa w Windzie 69%, z języka polskiego siódmy stanin. Z matematyki 37%, czwarty stan i z języka angielskiego 45%, trzeci stan. Uczniowie po raz trzeci przystąpili do egzaminu ośmioklasisty. Najwyższy wynik z języka polskiego osiągnęła szkoła podstawowa w Windzie i tuż za nią szkoła podstawowa w Barcianach. Szkoła podstawowa w Mołtajnach i Drogosze. No, daleko Państwo widzicie z tyłu pozostałe z matematyki. Najlepszy wynik uzyskała szkoła podstawowa w Mołtajnach. Na drugim miejscu uplasowała się szkoła podstawowa w Barcianach, na trzecim Windzie i najniższy wynik uzyskała szkoła podstawowa w Drogosze. Z języka angielskiego najwyższy wynik uzyskała szkoła podstawowa w Barcianach, na drugim miejscu szkoła podstawowa w Drogosze, a gorzej wypadły szkoła podstawowa w Windzie oraz w Mołtajnach. Na tle kraju, województwa i powiatu nasza gmina uplasowała się w czwartym stanie z języka polskiego, z matematyki 34%, trzeci stanin, język polski 46%, trzeci stanin w kraju wynosi on 60%, województwo 56%, powiat 59%. Wyniki gminy naszej w powiecie wyglądają następująco. Najwyższy wynik z języka polskiego to oczywiście szkoła podstawowa w Strakowie uzyskała szósty stan, z
zarówno i z matematyki 52%, szósty stanie, i z języka angielskiego 66%, szósty stanie. Szkoła Barciany z języka polskiego, Kętrzyn, Korsze i Reszel w czwartym stanie się odnalazły o 1 punkt procentowy. Od Korszy mieliśmy wyższy, no Reszel o 2 punkty procentowe, ale w tym samym stanie nie jesteśmy. Jeśli chodzi o matematykę, Korsze i Resze wyprzedziły nas 2 punktami procentowymi, uzyskały 36% na poziomie 34%, ale jesteśmy wszyscy i tak w trzecim stanie. Język angielski, najwyższy wynik w powiecie otrzymała gmina Resze 69% i był to szósty stanie, tuż za nią Srokowo 66%, też szósty stanie. Korsze 58%, czwarty stanie, natomiast gmina Kętrzyn 48%, no i my 46% w trzecim stanie. Analiza wyników egzaminów pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron nauczania w szkołach, co ułatwia tak opracowywanie działań naprawczych. Niskie osiągnięcia stanowią bowiem bodziec do starań o poprawienie wyników w roku następnych. Wyniki z prowadzonych analiz osiągnięć egzaminacyjnych uczniów mogą stanowić podstawę do sformułowania rekomendacji do dalszej pracy nauczycieli, zmian w planie rozwojowym placówki lub w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Wnioski oraz ich wyzwania na kolejny rok szkolny, które tak się, powiem szczerze, nasunęły mi po napisaniu informacji, to dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, monitorowanie modelu systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozwój wolontariatu na terenie placówek oświatowych, zmiana sieci szkół, co spowodowało też oszczędności w funkcjonowaniu szkół i również dowozu dzieci do szkół, prowadzenie działań naprawczych w Szkole Podstawowej w Drogoszach, w Szkole Podstawowej w Mołtajnach w zakresie bardzo słabych wyników egzaminu zewnętrznego, kontynuacja realizacji programu naprawczego wprowadzonego w Szkole Podstawowej w Windzie, no i również współpraca z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz nie potrzebujemy jeszcze jakiejś informacji. Objaśnię. Bardzo proszę, Pani Radny Poczkowski. Ja mam, Pani Wójt, takie pytanie, czy na terenie naszej gminy jest na dzień dzisiejszy inspektor oświaty? Na terenie naszej gminy jest zatrudniony pracownik w urzędzie gminy na stanowisko inspektora oświaty. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Kostyk. Dziękuję bardzo. Czytałam tę informację. Bardzo dobra informacja. Ale co mnie zastanowiło? Największe osiągnięcie uczniów. Ja rozumiem pan danie, to wszystko rozumiem. I największe osiągnięcia to są konkursy. To są konkursy, nie oszukujmy się. Nie ma jakichś, nie wiem, większych osiągnięć. No ale może to pandemia, więc zostawiam ten temat. Tu bym też chciała podziękować pani Małgorzacie Poczko-Dyjas za właśnie taki dobry wynik z polskiego. Dla mnie są naprawdę ważne wyniki egzaminacyjne, bo one pokazują, że młodzież może iść dalej w świat. Tak? Oczywiście byłam, tak jak pani wójt wspominała, na konferencji Stowarzyszenia Pogranicza, Gmin Pogranicza. Wiadomo, że to założenie też chodzi, żeby zatrzymać młodych ludzi. No ale póki co przynajmniej stwarzajmy takie warunki, jeśli nie ma dla nich pracy, jeśli młodzież jest ambitna, żeby właśnie uczestniczyła, żeby zdawała te egzaminy coraz lepiej i żeby gdzieś się dostawała. Tu troszkę mi zabrakło, mimo naprawdę szczerych gratulacji dla Szkoły Gminy z polskiego, że można było się pochylić, mi się wydaje,
nad jakimiś większymi konkursami dla dzieci, nie konkursami. Ja nie orientuję się, nie pracuję w szkole, ale może, skoro są takie dobre wyniki, wykorzystać ten potencjał, tak, brać udział, nie wiem, w powiecie, w województwie. Może się mylę, ale tak moja podpowiedź. Ale szczere gratulacje na pewno. Jeszcze mam takie pytanie. Programy naprawcze. Są na razie dwa, tak? Dwie szkoły słyszeliśmy i jeszcze szkoła w Windzie. Czy te programy naprawcze mają jakieś terminy? Czy te programy naprawcze będą się ciągnąć rok po roku i właściwie z tych programów naprawczych nic się nie dzieje, bo patrząc na wyniki Windy, to szkoły w Windzie, bo już nie pamiętam, czego dotyczyły te programy naprawcze, na pewno nie języka polskiego, ale boję się, że te dwie szkoły Modajny i Drogosze, że te wyniki mogą się nie poprawić, tak? Więc czy są jakieś terminy, czy i się później jakoś rozlicza z tego, ja wiem, być może to jest rola kuratorium, nie wiem. I jeszcze jedna taka sprawa, jeśli chodzi o tę informację o stanie oświaty. Bardzo jakby budującą przeczytałam informację o gminie Sokowo. Gminie Sokowo, gdzie są bardzo dobre wyniki zdawalności tych uczniów, tak? Ale tam jest inna sytuacja, tam jest jedna szkoła. Już kiedyś i na komisjach rozmawialiśmy, ja to dalej podtrzymuję, że jedynym rozwiązaniem, ja nie mówię kiedy, to jest utrzymanie jednej szkoły na terenie gminy Barciany. Jednej szkoły. I wtedy być może zostaną najlepsi nauczyciele, być może te pieniążki, które mimo ciężkiej sytuacji finansowej nie będzie szkoda dawać tym dzieciom, tak? Bo i będzie lepsze wyposażenie. Brałam też udział w spotkaniu z panią Radanowicz. Bardzo dobry program, bardzo dobre jakby wskazówki i rady dla szkół, dla nauczycieli. Wiem też, że ona zaczynała nie z jedną szkołą, to była też gmina podobna do, gdzie było bezrobocie, gdzie to była gmina Wodogrodzka. Zaczynałam, gdzie było cztery szkoły, później było już tylko jedna szkoła i właśnie nie znam oczywiście, ja kładę nacisk. Pani troszkę zabrakło w programie pani Radanowicz, że nie tak ważne są wyniki. Ja nie zgodzę się z tą opinią, bo ja uważam, że wyniki są ważne. Tym bardziej, że te wyniki otwierają okno na świat nowy. Ale tam właśnie była taka wskazówka, ona tyle lat prowadziła te zmiany w swoich szkołach i doprowadziła do tego, nie wiem, czy ona, czy wspólnie z inną, że została jedna szkoła. Została jedna szkoła, gdzie właśnie dużo zmian się wprowadziło. Oczywiście można teraz jest w czterech szkołach jakieś tam elementy wprowadzić, ale według mnie to dużo nie da. To dużo nie da, bo rozbijają się te nakłady na wszystkie szkoły, później przechodzą programy naprawcze i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze do informacji? Jak wspomniałam, moim marzeniem jest, żeby właśnie, może nie marzeniem, żeby ta jedna szkoła była, tak? Jedna szkoła, ale chciałabym, żeby to była też naprawdę rzetelna informacja. Rzetelna informacja finansowa, nie chodzi o finanse, tak? Żeby była przedstawiona, żeby ludzie, którzy odpowiadają za pewne sprawy, żeby odpowiedzieli, żeby pilnowali tego. Tak jak było, wrócę do zmian budżetowych na ten rok. Nie może być tak, że jesteśmy zaskakiwani, jesteśmy niedoinformowani. I tu potrzebowałabym, gdyby nastąpiło coś takiego, potrzebowałabym, żeby to była rzetelna informacja, żeby pracownicy odpowiednio sprawdzali sprawozdania. Powiem jeszcze jedno, wcale się tego nie wstydzę. Sprawdzałam nieraz sprawozdania finansowe. Proszę Państwa, nawet sumowania się nie zgadzało. Nawet sumowania się nie zgadzało. Więc stwierdziłam, że ja nie pobieram poboru, więc ja nie będę dokładnie sprawdzać, ale były takie rzeczy. Były takie rzeczy, ktoś za to odpowiada. Ktoś za to odpowiada. Jeżeli chcemy naprawdę coś zmieniać, zacznijmy od siebie. Zawsze to mówię. Nie wytykajmy komuś tylko od siebie. Może ja siebie, proszę mówić.
Ja też się mogę mylić, ale zacznijmy od siebie, od własnego podwórka. Jeśli my się zmienimy, zmienia się obok. Nasi kompani, nasi przyjaciele. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko chcę powiedzieć, że program naprawczy trwa 2 lata. Ma taki przebieg i akurat szkoła w Lidzie, bo znam temat, realizuje program naprawczy z 2 przedmiotów, z tym, że jesteśmy wszyscy objęci, wszyscy wspomagamy się nawzajem. I po roku działania programu naprawczego po jednym staniemy do góry w porównaniu z poprzednimi. Z tym, że też, szanowni państwo, ja też pewnie przeceniałam tych skutków, które tam widzimy i tak dalej. Bo to naprawdę nie jest tak. Klasa klasie jest nierówna. Dobrze by było, żebyście państwo też mieli świadomość tak zwanego takiej oceny kontekstowej. Bo to zależy bardzo od uczniów, którzy tworzą dany zespół klasowy. Zależy od takich zupełnie innych, znaczy zupełnie zewnętrznych czynników. Zmiana nauczyciela. I to właśnie na przykład nastąpiło w Lidzie. No, nauczyciele się zmienili zarówno do angielskiego, jak i do matematyki. Wiem, że również szkoła Połtajna, bo przecież wiem, borykała się tak, z problemem nauczyciela języka polskiego, więc to jest naprawdę, wiecie, oglądanie tylko procentów i tych staninów, to jeszcze nie to. Trzeba się naprawdę byłoby bardzo pochylić nad wieloma aspektami, które mają wpływ na ten wynik. To nie jest takie aż bardzo oczywiste. Z tym, że to, co na przykład, co tutaj musi to wybrzmieć, którą pani radna o tym powiedziała, wymarzona sytuacja jest wtedy, i to już to bardzo pokazuje, jeśli w danej szkole te staniny są równe. To znaczy tak, jak właśnie zadziało się w Srokowie, że 6 stanin polski, matematyka, angielski. To jest coś właśnie, coś dla mnie najistotniejszego, to znaczy, że tam jest równa praca jakby na tym samym zespole, na tym samym, no nazwijmy to, materiale. Także to jest to, co jest wymarzoną sytuacją. Bo te takie rozdźwięki pomiędzy staninami poszczególnych przedmiotów, to już jest rzeczywiście niepokojące w danej placówce, no bo, ale tak jak powiedziałam, nawet zmiana nauczyciela może wpłynąć, absencja uczniów, która też jest bardzo różna. To wiele tutaj, nie chciałabym przedłużać, może na Komisji Oświaty o tym można by było porozmawiać. Także tyle, co wiem, że tyle, co wiem na temat programu naprawczego, to przekażę, więc a teraz te 2 szkoły będą jeszcze dołączały i 2 lata to trwa. Czy państwo jeszcze radni w tym obszarze? Przechodzę do punktu kolejnego. To jest punkt... A jeszcze tylko wspomnę, że pani Rada Nowicz, która tutaj odwiedziła naszą gminę, ma bardzo wysokie wyniki kształcenia. Przy okazji tych wszystkich takich niesztampowych sposobów nauczania, nietradycyjnych, ma bardzo wysokie wyniki kształcenia. No tak, no miała, no ale ta szkoła rzeczywiście, tak, to no, też tam wspominamy o tym. Ale przechodzę już, zamykam punkt 17, przechodzę do 18. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przewodniczącej Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Rady. Na mnie, jako podmiot, jako przewodniczącej Rady Gminy jest obowiązek dokonywania analizy oświadczeń majątkowych zgodnie z artykułem 24h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca. Chcę państwu powiedzieć, że ta analiza zostaje dokonana na takich 3 obszarach. Jeśli chodzi o terminowość złożenia oświadczeń majątkowych, poprawności wypełniania druków oświadczeń majątkowych i działań podjętych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń. Chcę powiedzieć, że radni oraz pani wójt i również ja mieliśmy czas do 30 kwietnia złożenia oświadczeń majątkowych, co też wszyscy zrobili. Wszyscy dokonali tego obowiązku swojego, złożyli w czas, na czas swoje oświadczenia majątkowe. Moje oświadczenie i pani wójt zostało przekierowane do wojewody.
I wojewoda potwierdził pismem wpłynięcie tych oświadczeń majątkowych. Do tej pory żadnych uwag w naszych obydwu oświadczeniach nie stwierdzono. Jeśli chodzi o państwa radnych, oświadczenia zostały przesłane do skompletowania dokumentacji, zostały przesłane do Urzędu Skarbowego. Niemniej jednak informacji szczegółowej dotyczącej tych poprawności wypełniania ja nie otrzymałam jeszcze. Wiem, że trwają one, no nadal trwa ta analiza. I proszę o cierpliwość. W momencie, kiedy otrzymam informację z Urzędu Skarbowego, każdy radny otrzyma ode mnie informację dotyczącą własnego, tak? No, oświadczenia majątkowego i otrzyma informacje o sposobie ewentualnej korekty, jeśli taką informację Państwo otrzymacie. Chcę powiedzieć, że wszystkie oświadczenia majątkowe są jawne i są opublikowane w BIP-ie. Ja mam na tyle i proszę, no, mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu dostanę taką szczegółową informację i przekażę do Państwa radnych dotyczące czy prawidłowo, czy nieprawidłowo, bo no, tam są kompetentne osoby, które to ocenią. Także ja mam na tyle. Przechodzę do punktu kolejnego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Oddaję głos Pani Wójt. Radny Kutkowski, odpowiadając na Pana zapytanie odnośnie lampy w Rucie, skontaktowałam się z pracownikiem, który kontaktował się z Panem Prezesem i powiem tak, gdyby nie przygotowanie cmentarzy do święta, które będzie 1 listopada, to ta lampa już by stała w Rucie. Mam informację, że zaraz po święcie zmarłych, jak uprzątną teren cmentarzy, pracownicy, będzie stawiana lampa w Rucie. I w przyszłym tygodniu taką krótką informację przekazuję. Jeżeli chodzi o tą antenę na świetlicy we Frączkowie, to także telefonicznie połączyłam się z pracownikami, a mianowicie z panem, który jest tutaj od zadań budowlanych na urzędzie i z panem od gospodarki komunalnej. Ci panowie w dniu jutrzejszym udadzą się na miejsce, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda, w której panu mówię, tej pękniętej ścianie. Ja jakby tak informacyjnie powiem Państwu, że trwałość projektu na tę antenę, czyli na te maszty, na internet, który był dzięki tym antenom transmitowany, skończyła się w grudniu 2020 roku. Czyli do grudnia 2020 roku my tych anten nie mogliśmy ruszać, tak? Mogła w każdej chwili przyjechać kontrola i sprawdzić, czy one są. Na dzień dzisiejszy na świetlicy w Momajnach podczas remontu dachu taka antena została już zdemontowana i to była pierwsza antena zdemontowana. Ja tylko tak informacyjnie powiem Państwu, że koszt demontażu takiej anteny to jest 2000 zł. Czyli chciawszy zdemontować wszystkie anteny, które są, a są różnej wielkości, jak wiecie, na mniejszych świetlicach, w mniejszych miejscowościach są, znaczy może nie wielkość świetlicy ma to znaczenie, a wielkość miejscowości i zasięgu tego internetu, który miał być, no są mniejsze i większe. Ta Womajna była tą taką średnią, powiedzmy, anteną, tak? Mamy olbrzymie anteny. Wiadomo, do demontażu takiej anteny potrzebny jest podnośnik, który kosztuje, którego gmina Marciany nie posiada na stanie. W związku z tym, no nie jest możliwe jakby zdemontowanie wszystkich anten jednocześnie, ale będziemy to robić. Jeszcze przed okresem zimowym chcemy zdemontować taką antenę na świetlicy wiejskiej w Modgarbach i na świetlicy wiejskiej w Sylginach, ponieważ tam notorycznie co roku przecieka dach. Po prostu ja odkąd jestem, czyli 3 lata jest remontowany dach w miejscu, gdzie są te anteny zamontowane. W związku z tym tam na pewno jeszcze w tym roku będą zdemontowane. No i kończąc, docelowo chcemy usunąć wszystkie te anteny z każdych budynków świetlic, ponieważ nasza szkoda zwyczajnie dachów. A po drugie, drodzy Państwo, no to są informacje, które ja mam od mieszkańców. Nieliczni, naprawdę nieliczni korzystali, ale to nie dlatego, że nie chcieli korzystać, tylko dlatego, że nie mogli korzystać z tego internetu. Więc o ile dobrze kojarzę, to wartość tego projektu już była 1 800 000 zł. No i powiem wprost, to są pieniądze wyrzucone w błoto. Przez te
5 lat, słuchajcie, 1 800 000, poza 1 800 000 można było doprowadzić, może nie doprowadzić, a założyć internet stacjonarny tym rodzinom, które korzystały, i myślę, że jeszcze z 1,5 miliona by nam zostało, no ale nie mnie to oceniać, drodzy Państwo. W każdym bądź razie informuję, że pracownicy, Panie Radny Wódkowski, w dniu jutrzejszym udadzą się na miejsce, jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że to tej anteny ta ściana pękła, to deklaruję, że jeszcze w tym roku ta antena zostanie usunięta. Nie chciałabym się dopowiadać, wolałabym, żeby fachowcy, właściwie jeden fachowiec, który jest od spraw budowlanych, na ten temat wypowiedział. Także dziękuję bardzo. Przepraszam, o przejście zapomniałam zapytać, ale pamiętam, że podpisywałam pismo do Polskich Kolei Państwowych w tej sprawie, więc z naszej strony pismo na pewno wyszło. Znając życie, na pewno jeszcze nie przyszła odpowiedź, ale umówmy się, że dam Panu taką informację na piśmie, dobrze? Zamykam punkt 19, przechodzę do punktu 20, wolne wnioski, informacje. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. O, przepraszam. Proszę. Chciałabym tutaj odnieść się do Pani Radnej Kostek, a mianowicie do propozycji Pani Radnej odnośnie powrotu do projektu uchwały dotyczącej chipowania psów. Drodzy Państwo, no, uchwała oczywiście została podjęta, ale ja chciałabym może nie dzisiaj usłyszeć od Państwa propozycji, ale w związku z tym, że ja już proponowałam Państwu w 2019 roku taką uchwałę mówiącą o tym, żeby znieść całkowicie opłatę za psa w gminie Barciany i przeznaczyć środki z budżetu gminy na chipowanie wszystkich psów na terenie naszej gminy, jakby to miałby być obowiązek każdego właściciela psa, żeby tego psa zaczipować, mówiąc wprost, za darmo, tak? Czyli za pieniądze gminy Barciany. Chciałam Państwu tylko powiedzieć, jakby to wyglądało finansowo. Koszt zaczipowania jednego psa to jest 45 zł. Na tą chwilę niezaczipowanych psów według rejestru, który posiadamy, znaczy nie rejestru, ale zgłoszonych psów przez mieszkańców, mamy 61 psów niezaczipowanych. To jest wartość 2745 zł. No i właściwie taką wartość szacunkową ilości psów powinnam przyjąć, gdyby nie psy rolników, którzy nie muszą płacić opłaty za psa. Ale przy 300 sztukach psów, no bo myślę, że w takich granicach trzeba tutaj o takiej liczbie trzeba myśleć, bo policzmy rolników, każdy rolnik ma przynajmniej 2 psy. No i jeszcze ci mieszkańcy, którzy nie zgłaszają swoich psów, no to w granicach 300. To byłby koszt 13 500 zł, czyli to jest żaden majątek. A powiem Państwu, że w 2021 roku, czyli na dzień dzisiejszy, wpływu do budżetu gminy z tej opłaty za psa, to za 61 psów, to jest wartość 4880 zł. Także myślę, że tutaj Pani Radna Kostyk dobrą propozycję złożyła i myślę, że trzeba było wrócić do tego pomysłu, bo na pewno jest to lepsze niż przyszłościowo płacenie za psy, bo tak jak sami Państwo widzicie, my nie oddajemy psa do schroniska i on nie umiera po miesiącu czy po roku, tylko te psy tam żyją, są utrzymywane i powiem szczerze, całe szczęście, że są takie instytucje jak schroniska dla psów, żeby te psy nie musiały się błąkać i padać z głodu, czasami mogą być zagrożone przez inną zwierzynę, ale jest to na pewno temat warty rozważenia. Także bardzo proszę Państwa o opinię, nie wiem, czy mailowo, jak Państwo, nie mówię, że teraz, ale tak, żeby nie zostawić tego tematu na ostatnią chwilę. Druga kwestia, którą chciałabym informacyjnie, drodzy Państwo, to na tą chwilę świetlica w Iskach Mołtajnach jest przeze mnie, jako wójta gminy Barciany, wyłączona z eksploatacji. Powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że obawiam się o bezpieczeństwo ludzi korzystających z tej świetlicy, gdyż ze wstępnych oględzin naszego pracownika Urzędu Gminy, pana, który zajmuje się przeglądem technicznym budynków różnego kalibru, czyli tych nawet wielkopowierzchniowych, budynek świetlicy w Mołtajnach osiadł, w sensie osiada.
z jednej strony osiadł o 7 cm, z drugiej strony o 5 cm. Jakby pierwsze spostrzeżenia pojawiły się już w miesiącu maju bodajże, ale doszło do sytuacji, gdzie świetlica była wynajęta przez mieszkańca, który zorganizował urodziny dla dziecka i kawałek tynku spadł na stół ze ściany, ponieważ tak jak mówiłam, budynek siada, więc te ściany też siadają i może być taka sytuacja, że budynek świetlicy z montażem będzie wyłączony całkowicie z eksploatacji, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj te moje myśli nie sprawdzą. Napisaliśmy pismo do pana, który projektował remont świetlicy. Jak wiecie, świetlica była remontowana bodajże 7-8 lat temu. Przepraszam. I dosyć znaczne środki były przeznaczone na remont tego budynku. No i lepiej, żeby takiej sytuacji nie było, ale wracając do mojej myśli, napisaliśmy pismo, może nie wzywające, ale zapraszające pana projektanta, który projektował ten remont tego budynku i wykonawcę, który wykonywał. Niestety ani pan projektant, ani firma wykonująca nie odebrała korespondencji z Urzędu Gminy. Ta korespondencja nadal przebywa w Urzędzie Pocztowym, w związku z tym będzie wysłane kolejne pismo, ponieważ ja bardzo bym chciał rozmawiać z tymi panami i dowiedzieć się, co właściwie zostało zrobione, czy zostało wszystko zrobione zgodnie z projektem, czy nie. Także będziemy tę sprawę na pewno wyjaśniać. Ja obiecuję, że będę Państwa na pewno informowała na bieżąco o tym temacie, ponieważ jeżeli prawdą jest, że ten budynek siada, to koszt remontu takiej świetlicy to są już olbrzymie pieniądze, ponieważ sprawowanie i wymiana tych słupów, które tam są w środku, będzie wiązała się praktycznie z dewastacją, no może nie połowy świetlicy, ale 1/4 na pewno. Także to takie informacje z jednego. Dziękuję. Bardzo proszę, radna poseł. Dziękuję. Ja pytanie by ci chciałam dowiedzieć, skoro pani decyzja jest taka, że o wyłączeniu świetlicy, a co z kołem gospodyń wiejskich w Muchaniach, czy one mogą tam być? To jest raz, czy w takim razie rozumiem, że żadne imprezy jakieś urodzinowe nie będą się tam odbywać, to jest drugie. Trzecie, czy do oficjalnego zamknięcia świetlicy nie jest potrzebna decyzja specjalisty? Dziękuję. Otóż, tak jak powiedziałam, świetlica na tą chwilę jest wyłączona z eksploatacji do momentu wyjaśnienia. Ja nie podejmę takiego ryzyka i nie wpuszczę tam czy koła gospodyń, czy mieszkańca, czy kogokolwiek, ponieważ jeżeli cokolwiek się wydarzy, to na mnie spoczywa odpowiedzialność, ponieważ jest to mienie gminy, więc z przykrością muszę stwierdzić, że niestety świetlica wiejska w Mołtajnach do momentu wyjaśnienia sytuacji jest zamknięta dla wszystkich. To, czyli rozumiem, że później będzie decyzja, tak? Jakieś osoby kompetentne, która stwierdzi, czy rzeczywiście tam 7 czy 5 cm wysiadło, czy nie. No bo ja byłam na świetlicy i był pan, który stwierdził, że tam 2 cm osiadły, więc są takie różne zbieżności, tak? Bo jednak poszła pana, że już 10 cm osiadło. Także czekamy na decyzję, tak? Rozumiem, będzie taka decyzja osoby, która ma uprawnienia do tego, tak? Dziękuję bardzo. Ludzie mówią, ja wiem, jakie ja mam informacje od ludzi, których ja wysłałam na to do tego miejsca. W związku z tym no, jest to na tą chwilę tylko i wyłącznie moja decyzja jako wójta, który jest odpowiedzialny za mienie gminy i za bezpieczeństwo mieszkańców w tych budynkach, więc innej decyzji nie mogłam podjąć. Ja nie jestem prawcą od budownictwa, nie jestem w stanie sama tego sprawdzić i do momentu, kiedy tej sprawy nie wyjaśnię, to nam jest to inaczej. Kończę ten punkt. Przechodzę do wniosków mieszkańców. Takowe nie wpłynęły do Rady Gminy. Przechodzę do spraw różnych. To jest 22 punkt. Chcę tylko powiedzieć Panie Wójcie, że dobrze by było, ponieważ tak jakby nawiązując do interpelacji, już nie chciałam w interpelacjach o tym mówić,
w odpowiedziach na interpelację, że jeszcze świetlica w Podławkach też tam jest ten maszt antenowy, internetowy i ściana też tam jest pęknięta. Nie wiem, czy to on jest powodem, czy inne powody, ale gdyby pracownik gdzieś odjeżdżał świetlicę, to bardzo proszę o tej świetlicy również pamiętać, bo to jest, może to być problem w tej świetlicy. To w dniu jutrzejszym, jak pracownicy będą się udawali do Frontkowa, powiem, żeby pojechali też do Podława. Dziękuję bardzo. Jeżeli będą informacje przyroczne, że są takie sytuacje, to bardzo proszę o poinformowanie, to być może wtedy nie jutro zrobią pracownicy odjazd, a wybiorą sobie jakiś tam cały dzień. Dobrze? Bardzo proszę, radny pan. Panie Wójta, w imieniu mieszkańców wsi Osudy i własnym chciałem podziękować za wyremontowanie kładki, zrobienie trwałej i mocnej. Chciałem podziękować panu prezesowi Orzeńskiemu, że własnymi rękami to zrobił. Dziękuję. Jeszcze w sprawach różnych chcę przekazać państwu kolejna sesja 25 listopada. To już podawałam wcześniej, ale już przypominam. I 28 grudnia, jeśli będzie taka konieczność, bo jeszcze z paniami, panią Wójt i panią Skarbnik nie uzgadniałam. 16 grudnia też proszę sobie na wszelki wypadek zarezerwować, ale po uzgodnieniach przekażę już taką jakby ostateczną. W każdym razie 25 listopada i 28 grudnia sesję Rady Gminy. Także ja mam na tyle w sprawach różnych. Proszę, pani przewodnicząca, dodam, bo powiedziałam państwu, ponieważ nie miałam danych z dzisiaj jeszcze, mówiąc o poziomie zaszczepień na terenie naszej gminy, ale od wczoraj do dzisiaj skoczyło nam o 0,3%. Procenta, czyli mamy równo 46% zaszczepionych. Także coś zdrgnęło. Dziękuję. Zamykam 42. sesję Rady Gminy. Dziękuję.